Drukarka laserowa Xerox 3260V. W pudełku znajdziemy kabel zasilający, kabel USB, oprogramowanie oraz dokumentację. Jest to drukarka monochromatyczna drukująca w formacie A4. Prędkość druku to 28 stron na minutę, a rozdzielczość druku to 600x600 dpi. Interpolowana rozdzielczość to 4800x600 dpi. Miesięczne obciążenie to maksymalnie 30 000 stron. Podajnik na papier pomieści 250 arkuszy. Drukarka w trybie oszczędzania energii zużywa 2 W prądu, w czasie oczekiwania na druk 46 W, a w czasie pracy 417 W. Drukarka potrafi także drukować dwustronnie i za pomocą sieci Wi-Fi.